Skemią się nie zadziera. Jeden zły ruch i już trafiasz do wyzwania na kolory. Niebieski, zielony czy różowy? Który z nich wybierasz? Kasia i Amelia znowu toczą kolorową kłótnię. Spokojnie, dziewczyny. Kiedy przestaniecie się sprzeczać? To Amelia. Ona wcisnęła mi zieloną naklejkę. Ale ja jestem po niebieskiej stronie. Mowy nie ma, laska. Ty zaczęłaś. Oj, ludzie. Nie kłóćcie się. Różowy i tak jest górą. Co? Niebieski rządzi. Maszcie dalej. Mięciutki zielony jest na topie. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Niech zacznie się gra świateł. Niecodziennie widzi się takie rzeczy. Co to ma być za klub? Witamy, panie Edwardzie. Wow, nie tego spodziewał się nauczyciel. Pora założyć imprezowe okulary i zaczynamy lekcję. Czy raczej przyjęcie. Nie słyszę was, młodzi ludzie. Gdyby wszystkie lekcje takie były. Piątka z chemii za najlepszy taniec. Pora, by dziewczyny się pogodziły. Jak mogą kłócić się o takie głupoty? Ale ten kolor mi pasuje. Jest doskonały. Nawet szapka Kasi jest niebieska. To prawie jak bycie nad morzem. Spokój i wygoda. Ekstra! Jest gotowa na zajęcia. Ale Ania nie zamierza się spieszyć. Najpierw poprawi makijaż. W jej szafce króluje różowy. To jak prawdziwa garderoba księżniczki. Delikatna i klasyczna. Co niby jest klasycznego w różu? Zielony jest znacznie lepszy. Świeży i przebojowy. Ale dziewczyny tego nie rozumieją. Reszta kłótni może odbyć się na zajęciach. Czy widziałyście ten piękny niebieski notes? Nonsens. Ale wy nie macie różowego lusterka. Z kolei Amelia ma cały arsenał zielonej papeterii. Co powiecie na to? Te kłótnie rozwiąże tylko jedno. To, kto ma więcej kolorowych przedmiotów. Dziewczyny chyba są dobrze przygotowane. Notesy, długopisy, kredki mają wszystko. Chciałbym mieć coś wielkiego i kolorowego. Wtedy bym wygrał. To świetny pomysł, panie Edwardzie. Tak, dziewczyny, to wasz prezent na przyjęcie. Jak mamy podzielić tę wielką linijkę? Dobrze, wezmę ją. Chciałabyś, nawet o tym nie myśl. To chyba chwilę zajmie. Leżanki już nie mają czasu na wpływanie. Podczas błechu nie ma czasu na odpoczynek. Dziewczyny wybrały specjalny sprzęt sportowy. I to zgodnie z zasadami kolorowego wyzwania. Chciałabym być w nim najlepsza. Spokojnie, Kasiu. Dobrze, że jest tu pan Edward. On pokaże, jak prawidłowo się ćwiczy. Aniu, trzymaj piłkę w ten sposób. Raz i dwa, raz i dwa. Na pewno, panie Edwardzie? To nie wygląda dobrze. A teraz zobaczycie moje popisowe uderzenie. Aniu, musisz więcej poćwiczyć. A co z tobą, Amelio? Zbierz się w sobie i skup. Haj! Pomogę ci. Proszę, trzymaj tak. Ale pan Edward nie jest dziś w formie. Ojejku, cudownie uratowany. Powinnaś więcej ćwiczyć, Amelio. O, boks. Tak lepiej. Kasiu, nie powinieneś się straszyć bokserki. Oj, nie chciałam. Wszystko w porządku, panie Edwardzie? Spójrzcie na to, dziewczyny. Oddawaj. Jak pan chce. Wszystko, co zostało, to powiedzieć całej szkole o tej słodkiej peruce. Ale kolorowe wyzwanie zaszło za daleko. A pan Edward zamierza naprawić swój błąd. Mieszany, ale nie wstrząśnięty. Dobrze, reakcja rozkręca się w najlepsze. Oby to zadziałało. Reagent jest gotowy. Zacznijmy testy. Do dna. Nie mógł pan zrobić czegoś smaczniejszego? Brak reakcji. Poza okropną alergią. Kręci mi się w nosie. To nie skończy się dobrze. A psik! Rozumiem. Reagent nie zadziałał. Zacznijmy kolejne podejście. A wyzwanie kolorów trwa dalej. Wow. Zadanie to nowość. Te kolorowe strzałki chyba prowadzą w dobrą stronę. Dalej. Tu, widzicie? Idziemy dobrze. Ciekawe, dokąd zmierzają. To jest takie mylące. Szybko po schodach. Prawie jesteśmy na miejscu. To
ostatnia prosta? Tak, jesteśmy na mecie. Wow. A wielką nagrodą jest olbrzymi batonik. O, widziałaś to, Amelio? Wow. Wszyscy dostają kolorowy kawałek. Ciekawe, co jest w środku. Tam coś bzyczy. Czy to pszczoły? Tak? Więc oto kto wymyślił kolorowe wyzwanie. Ratuj się, kto może. Tu jest cały rój. Nadchodzi pszczelarz. Pan Edward kocha psikusy. Wyzwanie kolorów nie oznacza, że możesz omijać lekcje. Kto je napisał, dziewczęta? Każda uczennica ma inne pytanie o kolory. Chyba muszę odpowiadać przy tablicy, a bardzo nie chcę. Wyjmij pisak i napisz poprawną odpowiedź. Gotowa? Dość. Chyba musimy zrobić powtórkę. Musimy przedyskutować odpowiedzi. Zapiszmy je, dziewczęta. Damy radę. Jednak wyzwanie kolorów zbliża przyjaciół. Co tam macie? Odpowiedź oczywiście jest zła. Ale one tak się starają. Więc dostaną oceny, na jakie zasłużyły. Pan Edward nie oszczędza niedostatecznych. To nie fair. No tak, macie rację. A co powiecie na to? On jest niereformowalny. Nauczyciel robi wszystko z miłości do uczniów. Nie zapominajcie o tym. Według zasad wyzwania każde jedzenie musi być w innym kolorze. Wow, ale wybór. Mamy tu więcej rzeczy niż na szkolnej stołówce. Świeżo mrożone ciasta są pyszne. Smacznego, dziewczęta. Podzielicie się ze mną? Odłóż to, łotrze. A, to Adam. Przesadziłyśmy. Zjadaj, kolego. Rozgość się. Chcesz różowe czy niebieskie słodycze? A może zieloną marmoladę? Częstuj się niebieską lemoniadką. Pycha. Ale te kolorowe słodycze mogą poplamić twój język. Dokąd idziesz? Mamy różowe ciasteczka. O nie, tylko nie test z matmy. Zaczynamy, dziewczyny. Zobaczcie, jakie to jest łatwe. Co nazywasz łatwym? Powinnam wkuć ten dział. Zamiast spać na lekcji. Pamiętajmy, czego się nauczyłyśmy. Takie stresujące. No i łamie zasady wyzwania. Spokojnie, Kasiu. Damy radę. Czas minął. Oddajcie pracę. Czemu na testach czas tak szybko leci? No, ale co zrobić? Mus to mus. Amelia dostaje zieloną piątkę. Kasia niebieską. A Ania dostaje jedynkę. Jak pan mógł? No nie fair. To niezgodne z zasadami kolorowego wyzwania. A tak, wybacz mi. Ta jedynka powinna być różowa. Tak jest dużo lepiej. Nie popełnia pan więcej tego błędu. Już straciliśmy rachubę, ile razy próbowaliśmy uzyskać odpowiedni reagent. Ale pan Edward nie chce się poddać. Jeszcze trochę? To zadziała. Dobrze, dziewczyny, skupcie się. Chemia to myląca nauka. Te eksperymenty już powodują bóle głowy. Pożyczę twoje włosy, Kasiu. Auć, to boli. Ale skoro ma zadziałać, potrzebujemy też włosów Amelii i Ani. Bingo! Wszystkie sekretne składniki zostały połączone. I na wszelki wypadek dodamy siwe włosy nauczyciela. Przyda nam się. Tym razem na pewno się uda. Najważniejsze to odpowiednio pomieszać całość. Teraz moment prawdy. Jesteśmy na mecie? Hurra! Wyzwanie się skończyło. Dziewczyny znowu są w szkolnych mundurkach. Ale pan Edward miał mniej szczęścia. W kolorowym stylu jest mu do twarzy. Chemia bywa przewrotna. Jej nie nabierzesz. Cóż, zaczynamy nowy eksperyment. Podobało ci się nasze wyzwanie koloru? Który z nich wolisz? Różowy, niebieski czy zielony? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych szalonych pomysłów od Trum Trum Select.